Kiedy wchodziliśmy w 2020 rok, nikt nie mógł przypuszczać, co nas czeka. Nie wiedzieliśmy, że będzie to rok, w którym będziemy zmagać się z pandemią koronawirusa, że będzie to czas pełen wyrzeczeń, dramatów i wyzwań o niespotykanym dotąd charakterze i skali, a zarazem czas ogromnej pracy, wielkiej determinacji i poświęcenia. Od 20 marca 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Potężne wyzwania stanęły m.in. przed Wadowickim Szpitalem, pracownikami domów pomocy społecznej, pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, sanepidem, policją, strażą pożarną, a także pracownikami Starostwa Powiatowego i Powiatowego Urzędu Pracy, przed którym postawiono nowe, jakże inne od dotychczasowych zadania. Zarówno w starostwie, jak i pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu prowadzących bezpośrednią obsługę stron wprowadzono rozwiązania, dzięki którym staraliśmy się zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i pracownikom, a jednocześnie, na czym niezwykle nam zależało, zachować ciągłość obsługi petentów. Konieczne zabezpieczenia i nowe rozwiązania spowodowały, że starostwo nie zamknęło się ani na jeden dzień z bezpośrednią obsługą stron. Dynamiczna sytuacja spowodowała, że odbywały się cotygodniowe wideokonferencje ze służbami, m.in. sanepidem, policją, strażą pożarną, dyrektorem Wadowickiego Szpitala czy przedstawicielami województwa lub rządu. Na posiedzeniach zarządu powiatu musieliśmy podejmować istotne, odważne i niejednokrotnie niełatwe decyzje, które z jednej strony pozwalały na szybkie reagowanie na sytuację epidemiczną w powiecie i pojawiające się wyzwania, a z drugiej zapewniały m.in. ciągłość funkcjonowania powiatowych instytucji, a przede wszystkim kontynuowanie powiatowych inwestycji. Powiat wadowicki był pierwszym w naszym regionie powiatem, który zorganizował instytucjonalną kwarantannę dla wszystkich tych, którzy nie mogli jej odbywać w warunkach domowych. Podjęliśmy się trudnego zadania i m.in. w budynku internatu Zespołu Szkół imienia Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowaliśmy miejsce zbiorowej kwarantanny dla osób powracających z zagranicy. Osobom przebywającym na kwarantannie zapewniono całodniowe wyżywienie, środki czystości oraz opiekę medyczną. Na potrzeby organizacji kwarantanny zbiorowej dodatkowo zadysponowano obiekt Korona w Lanskoronie. W Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach doszło do zmiany dyrektora. W marcu 2020 roku Zarząd Powiatu w Wadowicach po otrzymaniu rekomendacji komisji konkursowej powołał na stanowisko panią Barbarę Bulanowską, która zastąpiła dotychczasową panią dyrektor Beatę Szafraniec. Nowa szefowa wadowickiej lecznicy stanęła przed trudnym zadaniem. Musiała zmierzyć się nie tylko z trudną sytuacją finansową szpitala, ale również z pandemią COVID, która szczególnie na jesieni dotknęła mocno także nasz powiat. Nikogo zatem nie zdziwi fakt, że i wadowicki szpital musiał przejść reorganizację. Dotychczasowe oddziały po kolei, jeden za drugim, przekształcane były w oddziały covidowe. Temperatura przerwowa. Proszę zdezynfekować dłonie. Przejście otwarte. Proszę opuścić stanowisko pomiarowe. Wadowicki szpital borykał się nie tylko z brakiem personelu, ale na początku również z brakami sprzętowymi. Przyszło na pomoc wsparcie. Wsparcie otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Unii Europejskiej umożliwiło zakupy m.in. kardiogramów wraz z centralą monitorującą, respiratora karetkowego, skanera do aparatu RTG, komory laminarnej, wirówki laboratoryjnej, wózka do przewozu chorych w pozycji leżącej oraz środków ochrony indywidualnej. Szpitalny oddział ratunkowy otrzymał z kolei m.in. respirator transportowy z akcesoriami oraz komorę do transportu osób w izolacji. Szpital pozyskał również 2 ambulanse z pełnym wyposażeniem i sprzętem do dezynfekcji. Każdy ambulans kosztował ponad 600 tysięcy złotych. Karetki te stacjonują obecnie w Wadowicach oraz Andrychowie. Znajdujemy się na ulicy Wojska Polskiego, gdzie znajduje się wadowickie pogotowie ratunkowe. Kilka słów
chcieliśmy powiedzieć o tej realizacji. Ja może bym zaczął od samego początku, gdy 2 lata temu odwiedziliśmy ten teren, znajdowały się tutaj stare budynki. Ja może Państwu pokażę, jak to wyglądało. Po prawej stronie mieściły się stare garaże, które praktycznie były nieużywane. Po lewej stronie znajdowały się stare 2 budynki, stacja benzynowa nieczynna już, myjnia do samochodów, gdzie pewno karetki były tam myte, doprowadzane do użyteczności takiej, żeby można było kontynuować jazdę. Po decyzji zarządu doszliśmy do wniosku, że te budynki nie spełniają żadnej możliwości remontu. Postanowiliśmy decyzją całego zarządu o wyburzeniu budynków po prawej stronie garażowych, jak i po lewej stronie budynków myjni i stacji paliw. Po jednym roku doszliśmy do wniosku, że trzeba robić projekt i budować nowe budynki. Minęło 1,5 roku, Szanowni Państwo, mamy po prawej stronie piękny nowy budynek, w którym się mieści 8 garaży dla karetek. Wszystkie garaże są pojedyncze, zresztą jak na filmie Państwo widzicie. Po prawej stronie mieści się budynek administracyjny, gdzie mieszczą się 3 kondygnacje. Na 3. kondygnacji sala szkoleniowa, na parterze dyżurka. Wszystkie osoby, które tutaj będą pracowały, znajdą miejsce w tym budynku. I mamy tutaj jeszcze budynek warsztatowy, czyli drobne naprawy przy tej ilości samochodów, karetek, wymiany opon, wymiany olejów. Wszystko będziemy tutaj na miejscu naprawiać i reperować. Koszt inwestycji to jest około 3 miliony złotych. Jak wszystko się dobrze poukłada, wszystko dobrze pójdzie, trwają ostatnie prace wykończeniowe, to myślę, że po wakacjach pogotowie znajdzie nową siedzibę i wszystkie biura zostaną przeniesione. Nie tak wyobrażaliśmy sobie rok 2020 w powiatowych instytucjach szeroko rozumianej pomocy społecznej. Nie tak wyobrażali go sobie jego pracownicy, a przede wszystkim nie tak wyobrażali go sobie mieszkańcy, którzy w nich zamieszkują. Od początku było trudno, ale ekstremalnie zrobiło się na jesień, gdy tak zwana druga fala koronawirusa dotknęła nasze DPS-y. Jeśli do tego dodać ewakuację części mieszkanek i personelu Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku w związku z pożarem, jaki wybuchł w pobliskim zakładzie, widać, jak dramatycznie bywało momentami. A jednak daliśmy radę. Poradziliśmy sobie z kryzysowymi sytuacjami najlepiej, jak można było. Poradzili sobie z nimi również pracownicy jednostek pomocy społecznej. Duża w tym zasługa również ludzi dobrej woli. Tych, którzy w przeróżny sposób wspierali domy pomocy społecznej, pokazując, że nie zapominają o ich mieszkańcach i pracownikach. Wielkie brawa należą się także dyrekcjom i pracownikom instytucji zajmujących się pomocą społeczną. Ludzie, którzy na co dzień wykazują się wielką empatią i odpornością psychiczną, musieli odkryć w sobie jeszcze większe pokłady obu tych cech. Pozostali na swoich stanowiskach, nie opuścili potrzebujących, mimo potwornego zmęczenia, mimo obaw o zdrowie swoje i swoich bliskich, a także mimo ostracyzmu, z którym czasami musieli się mierzyć. Co więcej, w DPS-ach zdarzały się w tym czasie rzeczy niezwykłe. Dobrym przykładem jest Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, w którym postanowiono odczarować ten trudny czas. Rok 2020 w pomocy społecznej to nie tylko rok walki z pandemią.
To również rok inwestycji w instytucje pomocy społecznej. Zacznijmy może od windy, która została zamontowana w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pułaskiego. Nowoczesna, w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z kolei w Wadowicach przy ulicy Sienkiewicza po długich staraniach dzięki środkom pozyskanym z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego udało się otworzyć filię środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Te dwie inwestycje to tylko przykłady działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu Wadowickiego w roku 2020 na rzecz szeroko rozumianej pomocy społecznej. Pomimo pandemii, rok szkolny 2020-2021 dla naszych szkół powiatowych rozpoczął się bardzo pozytywnie. Dlaczego? Z prostego powodu. Do końca nie przybrzmiały jeszcze projekty realizowane wcześniej przez trzy nasze CKZ-y, a już otrzymaliśmy kolejne środki, kolejne pieniądze na tym razem cztery nasze szkoły. Otrzymaliśmy ogromne dofinansowanie, aż 14,5 miliona złotych na dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego. Środki zostały przeznaczone na kontynuację funkcjonowania dwóch centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w Wadowicach. Mówimy tu o popularnym Ekonomiku i Gorzeniu, ale również środki otrzymała szkoła w Andrychowie, czyli popularny Kotarbin. Dotację otrzymał również Kalwaryjski Zespół Szkół imienia Komisji Edukacji Narodowej. Całkowita wartość projektów to ponad 16 milionów złotych. Są one dofinansowane z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Nowe projekty to nie tylko kursy i szkolenia, zajęcia przygotowawcze do matury czy studia podyplomowe dla nauczycieli. To także możliwość dalszej adaptacji infrastruktury szkolnej i doposażania pracowni w sprzęt do nauki zawodu. Bardzo cieszy fakt, że do szkół kontynuujących już kolejny rok działania projektów dołączyła nowa placówka – Zespół Szkół imienia Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Mimo napiętego budżetu uszczuplonego przez pandemię, radni i zarząd powiatu znaleźli środki na realizację bardzo dużych i ważnych dla naszej edukacji inwestycji. Zarząd postanowił podjąć bardzo poważną decyzję o wykonywaniu projektu budowy hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie. Projekty, które zostały wykonane, jest to przewiązka czy kondygnacje na przewiązce, plus do tego pełnowymiarowa hala sportowa. Myślę, że już wkrótce budynek, przed którym stoimy, stara sala sportowa, zostanie rozebrany, a jego miejsce zastąpi nowy, pełnowymiarowy obiekt spełniający najwyższe standardy. Szacujemy, że inwestycja będzie kosztowała około 12 milionów. Środki pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Staramy się również o fundusze z tegorocznej edycji programu Sportowa Polska. W 2020 roku podjęliśmy również decyzję o budowie nowej hali sportowej przy Zespole Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, potocznie zwanym Gorzeńskim Mechaniku. Tutaj jesteśmy teraz przed starą salą, która jeszcze za moich czasów, 30 parę lat temu, jak tutaj kończyłem szkołę, funkcjonowała i niewiele się ona zmieniła. Dzięki tej decyzji odważnej budujemy drugą halę, pełnowymiarową, która uzupełni tutaj bazę, infrastrukturę tejże szkoły. Jest to bardzo dla nas wszystkich, myślę przede wszystkim dla uczniów, dyrekcji i nauczycieli tej szkoły informacja, że udało się wykonać projekt, uzyskać pozwolenie i niebawem przystąpimy do realizacji tego zadania. Jest to w tej chwili największa szkoła, najwięcej uczniów wchodzi do tego zespołu szkół i tutaj naprawdę można powiedzieć, że ta szkoła zasługuje na porządną halę z prawdziwego zdarzenia, o wysokim standardzie, pełnowymiarowa, gdzie będzie można, nie tylko młodzież nie będzie mogła ćwiczyć i uprawiać sport, ale będą mogły również odbywać się zawody i to nawet rangi mistrzostw Polski, zwłaszcza w kategoriach młodzieżowych czy juniorskich. Do tej pory takiej hali w Wadowicach nie było.
Mam nadzieję, że za kilkanaście miesięcy uczniowie będą mogli już pierwsze zajęcia WF-u prowadzić w nowej, jakże długo oczekiwanej hali. Dodam tylko, że koszt budowy tej hali to jest około 11 milionów i tutaj dużym wsparciem dla nas była dotacja uzyskana z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Jesteśmy właśnie na poddaszu popularnego ekonomika, czyli drugiego wadowickiego CKZ-u. To tu od kilku miesięcy praca w re, bo powstaje tutaj Akademickie Centrum Edukacyjne z inkubatorem organizacji pozarządowych. Ten projekt jest realizowany dzięki dotacji, którą otrzymaliśmy z Unii oraz z rządu w wysokości prawie 2 milionów złotych, a cała inwestycja to koszt prawie 3 milionów 300. Tutaj na powierzchni 900 metrów kwadratowych powstanie sala wykładowa z 135 miejscami, biura oraz sale dydaktyczne. Do budynku zostanie również dobudowana winda, tak aby również z tego pomieszczenia, z tego inkubatora mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Umowa na tą inwestycję została podpisana w listopadzie ubiegłego roku, a jej odbiorem będziemy się cieszyć w 2022 roku. Ja jeszcze wspomnę o kolejnych boiskach, które zostały rozpoczęte budowy w Gorzeniu, w Wadowicach i w Bawełniance, w Andrychowie. Prace przebiegały bardzo dobrze i na wiosnę tego roku uczniowie mogli się już cieszyć nowymi boiskami, jak i w Gorzeniu, tak i w Andrychowie. Trzeba też powiedzieć, że przymusowa przerwa w nauce stacjonarnej przyniosła też i dobre aspekty. Spowodowana pandemią przerwa pozwoliła dyrektorom placówek oświatowych na przeprowadzenie wielu remontów i modernizacji w szkołach powiatowych. Przykładem jednej z takich szkół jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, na terenie której obecnie się znajdujemy. Malowano ściany, malowano dachy, odnawiano parkiety, wymieniono okna, zmieniono instalacje, remontowano sale dydaktyczne, chodniki i tereny przyszkolne, jak na przykład tutaj w tej szkole, na terenie której obecnie się znajdujemy. W 2020 roku na remonty w szkołach, na remonty we wszystkich placówkach oświatowych na terenie powiatu wadowickiego zarząd przeznaczył ponad 1 000 000 złotych i są to tylko pieniądze, które zostały przeznaczone na remonty. Nie mówimy o innych inwestycjach i wydatkach majątkowych. Samorząd robił wszystko, aby nasze placówki stawały się nie tylko coraz ładniejsze, ale nadążały nad zmieniającą się rzeczywistością. Wybuch pandemii zaskoczył nas wszystkich. Z dnia na dzień tysiące osób zostały uziemione w domach, musiały zorganizować sobie stanowiska pracy we własnym mieszkaniu, a kontakty z bliskimi przeniosły się do sieci. Dla dzieci i młodzieży nagły brak szkoły, zajęć pozalekcyjnych, spotkań z przyjaciółmi był ciężkim doświadczeniem. Mimo początkowych trudności nasze placówki edukacyjne szybko przestawiły się na nauczanie zdalne. Aby ułatwić im to zadanie, zakupiliśmy 56 laptopów wraz z oprogramowaniem, które trafiły do szkół, a następnie zostały wypożyczone uczniom. Zakup sprzętu komputerowego był możliwy dzięki środkom pozyskanym z programu Zdalna Szkoła. Aby znieść te dziwne pandemiczne miesiące, dziwne pandemiczne warunki nauki zdalnej, nasza młodzież nie próżnowała. Wykazała się dużą pomysłowością, a przede wszystkim nie traciła nadziei. Uczniowie organizowali różne akcje, które nam wszystkim dawały siłę, napawały optymizmem i nadzieją, że będzie lepiej.
I tak na przykład uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach nagrali filmik z udziałem braci Golców pod tytułem Wszystko będzie dobrze, który opublikowali na Facebooku. Mimo ograniczeń i obostrzeń, uczniowie i nauczyciele starali się w miarę możliwości nie tylko realizować materiał szkolny, ale również nadal rozwijać swoje pasje. Pozdrawiamy Wadowice, tą szkolną społeczność, jak i wspaniałe ciało pedagogiczne. Trzymamy kciuki, moi drodzy, nie poddajemy się, oczywiście jesteśmy wierni w zasadzie, że wszystko będzie dobrze. I tak na przykład w listopadzie grupa teatralna z Andrychowskiego Liceum przedstawiła sztukę Orfeusz Anny Świerczyńskiej. Przedstawienie można było obejrzeć oczywiście online. Innym przykładem może być tutaj koło teatralne Carpe Diem, działające w ramach ogniska pracy pozaszkolnej w zespole szkół i placówek oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Z tym, że tutaj udało się przedstawienie zrealizować w tym roku, w czerwcu, na żywo. Pandemia pokazała nam, że mamy nie tylko wspaniałą młodzież, nie tylko świetnych nauczycieli i opiekunów, ale także zaangażowanych dyrektorów. Znajdujemy się przy ulicy Sienkiewicza. To właśnie tutaj w 2020 roku zakończył się jej remont. Przebudowa tej ulicy była jedną z największych inwestycji powiatowych przeprowadzonych w gminie Wadowice. Ulica zmieniła nie tylko swój wygląd zewnętrzny, ale również zmieniło się to, co było wewnątrz. Pod ulicą została przebudowana sieć kanalizacyjna, deszczowa, sanitarna. Wygląda teraz to naprawdę porządnie, pięknie, a cała inwestycja kosztowała 11 milionów złotych. Trzeba tutaj jeszcze dodać, że ta inwestycja, przebudowa ulicy, remont ulicy Sienkiewicza była bardzo trudną inwestycją. Udało się to wszystko wykonać, przeprowadzić sprawnie w miarę i w terminie dzięki współpracy powiatu, gminy Wadowice, w tym Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz rządowi. Bardzo się cieszymy, jest to wielka radość dla nas, a dla mnie osobista satysfakcja, że mogliśmy dotrzymać danego słowa mieszkańcom i ta ulica, ta część Wadowic zmieniła się. Zmieniła się nie do poznania, bo trzeba jeszcze powiedzieć, że gmina wykonała tutaj parking przy ulicy Sienkiewicza, największy w mieście, i teraz całość stanowi to naprawdę bardzo funkcjonalną i elegancką część naszego miasta. Szanowni Państwo, kto jeździ drogą powiatową Głębowice-Graboszyce, doskonale wie, że most przy Bradzu wymagał gruntownego remontu. Przeprawa przez ten most była przestarzała, bardzo wąska. Dodatkowo w ostatnim czasie, ze względu na bardzo duży stopień zużycia obiektu, obniżono tonaż do 10 ton. Co więcej, przy starym obiekcie nie było chodnika, ale to wszystko się zmieniło. Zamiast obiektu dwuprzęsłowego o drewnianym pomoście, w kilka miesięcy powstała przeprawa o konstrukcji jednoprzęsłowej żelbetowej. To naprawdę solidna konstrukcja, która powinna służyć korzystającym z tej drogi długie dekady. Nowy most ma prawie 27 metrów długości, a jego całkowita szerokość to ponad 10 metrów zamiast dotychczasowych 5,7. Dodatkowo powstał przy nim tak oczekiwany przez mieszkańców chodnik. Całkowity koszt inwestycji to prawie 1,2 miliona złotych. Powiat pozyskał dofinansowanie rządowe w wysokości 600 tysięcy złotych. Resztę wyłożył ze swojego budżetu. Ulica Sienkiewicza w Wadowicach to oczywiście nie jedyna wielka ubiegłoroczna inwestycja na drogach powiatowych.
Działo się dużo więcej. W 2020 roku zakończyliśmy m.in. przebudowę Białej Drogi w gminach Andrychów i Wieprz. To była jedna z największych w historii powiatu wadowickiego jednorazowa przebudowa drogi. Zmodernizowaliśmy około 4 km traktu. Dodatkowo wzdłuż całej drogi powstała ścieżka rowerowa, a w Andrychowie chodnik oraz nowe oświetlenie. Inwestycja wykonana została w systemie zaprojektuj i wybuduj. Prace kosztowały ponad 14 milionów złotych. Ponad 7 milionów pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Obok pieniędzy unijnych środki na remont pochodziły także z budżetów powiatu, gminy Andrychów i gminy Wieprz. Co jeszcze udało się wykonać w ubiegłym roku? Między innymi przebudowaliśmy bądź wyremontowaliśmy kolejne odcinki dróg powiatowych: Kalwaria Zebrzydowska, Brzeźnica, Brody Palcza, Tłuczań, Ryczów, Łączany, ulica Dworska we Frydrychowicach czy ulica Gancarska w Andrychowie. Nowe odcinki chodników powstały na przykład w Sułkowicach, Podolanach, Kozińcu, Stryszowie, Łękawicy i Witanowicach. W sumie w 2020 roku przebudowaliśmy ponad 10,5 km nawierzchni, powstało ponad 4,5 km chodników, blisko 4 km ścieżek rowerowych i ponad 4,5 km kanalizacji deszczowej. Łącznie na wszystkie inwestycje związane z drogami powiatowymi wydaliśmy w minionym roku ponad 34 miliony złotych. Korzystaliśmy ze środków rządowych, unijnych oraz tych pochodzących z budżetu powiatu i poszczególnych gmin, z którymi współpracowaliśmy przy części przedsięwzięć. Nie możemy i nie chcemy zapomnieć, że trudny czas pandemii ujawnił ogrom dobra i ofiarności wielu z nas. Mimo własnych zmartwień i trudności Polacy na wiele sposobów wnieśli pomoc potrzebującym i my do nich dołączyliśmy. Jest dla nas wielkim honorem i radością, że także my, członkowie zarządu powiatu, radni powiatowi, pracownicy starostwa i pracownicy podległych powiatowi jednostek organizacyjnych mogli włączyć się w przeróżne akcje charytatywne. Jedną z nich jest akcja Gashin Challenge, czyli kampania promująca pomoc dzieciom cierpiącym na rdzeniowy zanik mięśni. Kolejną akcją, w którą włączyliśmy się, była kolęda dla hospicjum, gdzie wspólnie z młodymi przyjaciółmi z Liceum Andrychowskiego wspieraliśmy hospicjum Świętego Łazarza w Krakowie. Kolejną akcją była akcja Mikołajkowa, w której wspólnie z Fundacją Pomóc Więcej przekazaliśmy paczki mieszkańcom domów pomocy społecznej. To, co zobaczyliście Państwo w tym filmie, to jedynie część zadań, część problemów, z którymi mierzyliśmy się w 2020 roku. Roku bardzo trudnym, roku pandemii, roku wirusa SARS-CoV-2. To był czas zmagania się z pandemią COVID-19, czas wielu ograniczeń, które wpłynęły na funkcjonowanie naszego urzędu i podległych mu instytucji. Czas niepewności i czas braku stabilizacji. A jednak daliśmy radę. Momenty kryzysowe, szczególnie te związane z sytuacją epidemiczną w DPS-ach, udało się sprawnie opanować. Staraliśmy się, aby starostwo i podległe mu jednostki były maksymalnie, na ile to możliwe i na ile pozwalało prawo i sytuacja, otwarte na kontakt z mieszkańcami. Pozyskiwaliśmy skąd się da i tak naprawdę ile się da środków finansowych na walkę ze skutkami pandemii. Ponad 45 milionów złotych przeznaczone na wydatki majątkowe, czyli te inwestycyjne, to jednak imponująca kwota. Udało się również zrealizować wiele przedsięwzięć, które stały się bodźcem do dalszego rozwoju naszego rejonu. Każdy zarząd na początku kadencji wyznacza sobie różne cele. Określa priorytety, które chce realizować. My też mamy swoje pomysły na rozwój powiatu wadowickiego i konsekwentnie je realizujemy razem z radnymi i pracownikami urzędu.